tam chodziłam, historia. Chodziła, ona ma w domu zdjęcie. Podawali moją mamę do chrztu. I mama do chrztu. Mówiła, moja mama nie żyje, w tej chwili już nie mam nikogo z rodziny. No nie, no nie. A chciałam go bardzo zobaczyć i porozmawiać, tak jak chciałam porozmawiać z ojcem Rydzkiem, ale to zawsze się myśli nie tak jak trzeba, bo przecież Radio nie kończy. Sobie zorientowałam się, no ileż tam ludzi będzie, gdzie i tam Radio mowa na rozmowę, także dzwonię teraz po podziękowania dla wszystkich, dla wszystkich, pozdrawiam i naprawdę jestem szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. A my jesteśmy szczęśliwi z Pani radości i szczęścia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, Iwona Złoć się kłania. Szczęść Boże, Pani Iwono. Po latach ponownie udało mi się do radio dodzwonić. To wielkie szczęście. Dziękuję bardzo z całego serca za to, że to radio jest. Pamiętam, jak przed 27 laty mama przyniosła karteczkę z łódzkiego kościoła o rozgłośni radiowej Radio Maryja. Niesamowite szczęście, niesamowite, masa nawróceń. Między innymi mój tato wrócił do kościoła, także coś niesamowitego. Mój mąż został uzdrowiony. Ogromne łaski. To, co żeśmy dzięki wam dostali. To jest niesamowite. Ja miałam to szczęście ogromne, ponieważ pochodzę z mojego miasteczka, z Głowna. Miałam to szczęście, że też byli cudowni kapłani, którzy jednak tą wiarę w nas zakrzewili. No pierwsze to dom, czyli kochana mama, a później właśnie taka kolej. Ci wspaniali kapłani, no i ojciec Tadeusz, po prostu to się nie da powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać przed wami, naprawdę. Coś niesamowitego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, że możemy gościć u pani już od 27 lat. Piękny czas. Bóg zapłać. Halo, bardzo proszę. Poluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dzięki transmisji uczestniczyłem wraz z pielgrzymami i ze wszystkimi gośćmi z całego kraju, zresztą nie tylko z Polski. Jakże właśnie... miło, że pan uczestniczył, a może by pan... Wenanty, moje imię jest Moniek. A pan Wenanty. Właśnie odpowiadam na pytanie ojca, wielokrotnie powtarzane. Związany jestem z Radiem Maryja poprzez to, że od początku istnienia radia słucham świętej pamięci moja mama Bronisława, zmarła przed 17 laty. Również często, bardzo często słuchałam przy świętej, a już mając w końcu życia 90 lat, no więc wysłuchiwała również no, transmisji mszy świętych. Chciałem powiedzieć, co, odpowiadając na pytanie, co zawdzięczam Radiu Maryja. No po prostu to jest taka, no ja kiedyś mówiłem, że mam 5 zawodów, 50 egzaminów zdałem, ale właśnie najważniejsza jest ta wiedza religijna i nie tylko wiedza religijna, bo wszechstronne tematy są poruszane w Radiu Maryja i dlatego to jest taki ciąg dalszy no, zdobywania wiedzy właśnie związanej nie tylko z teologią, z religią. I chciałem właśnie jeszcze kilka zdań, bo przykro mi bardzo wtedy, kiedy zabieram od wielu lat głos na różne tematy, rozmawiam z najwyższymi dostojnikami, którzy są gośćmi w Radiu Maryja i właśnie państwo, tak jak pani niedawno mówiła, że od 2 lat nie mogła się właśnie mówiąc nieładnie, dodzwonić, ale wiadomo, to dzięki tym kontaktom z całego świata są te telefony. I chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, oprócz tych
moich osobistych wrażeń i wspomnień związanych z Radiem Maria, to ja wówczas, kiedy powstało Radio Maria, miałem 50 lat, no więc byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo i rodzice moi żyli, no i wiadomo, to było prawie przed 30 laty. W każdym razie często, chciałem to jeszcze powiedzieć, często wtedy, kiedy są ludzie bardzo załamani, ojcze czcigodny, wtedy, kiedy są już, mają jakiś ogromny smutek związany z pogrzebem najbliższych osób, to właśnie mówię w różny sposób, słuchaj, jeśli ten smutek jest tak ogromny, włącz, ale koniecznie włącz Radio Maria lub włącz telewizję Trwam i wtedy właśnie ten smutek będzie o wiele mniejszy, a sama modlitwa również pomoże i tym osobom, których już nie ma. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże przez najbliższe nie 100 lat, tylko 300 lat. Chodzi o ten właśnie program, o którym mówił ojciec Rydzyk. Jeszcze pytanie o wrażeniach osobistych. Powie mi na pewno Łucja i Rafał. Rafał Supiński z Moniek, wychowanek uczelni toruńskiej. Znany ojcu na pewno. Tak jest. Panie Wydanty, pozdrawiam. Błogosławionego czasu. Bóg zapłać, szczęść Boże. Szczęść Boże. Halo, bardzo proszę. Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo się cieszę, że mogłam dodzwonić się i powiedzieć świadectwo, co Radio Maria sprawiło w naszym domu. A kto jest z nami? Więc Maria z Connecticut. Witam, Pani Maria. Więc ja słuchałam od dawna Radia Maria, telewizji Trwam najwięcej, no a mój mąż słuchał innych programów i zawsze były komentarze jakieś tam, ale gdy słuchał, poniekąd musiał słuchać, bo ja miałam swoje włączone w tym samym pokoju, a on miał swoje programy włączone i porównywał, więc gdy porównywał te wiadomości, bo przeważnie ich słuchał, nie mógł się nadziwić, jak bardzo były manipulowane te wiadomości w innych tych przekazach. Te same wiadomości. A najbardziej go zbulwersowało, jak słowa Ojca Świętego Jana Pawła II były przekręcane. Więc od tej pory zaczął intensywnie słuchać wiadomości na Radio Maria, na telewizji Trwam. I teraz już nic innego nie słucha, tylko telewizji Trwam. Albo Radio Maria, które mamy włączone nieustannie na górze, radio, a telewizja na dole. I to jest dla nas Ewangelia, to jest dla nas ponowna nauka, że tak powiem, wszystkich prawd wiary. I jesteśmy zbudowani od nowa, nauczeni od nowa, odnawiamy swojego ducha. I jestem niesamowicie wdzięczna Panu Bogu za to radio. I modlimy się nieustannie. Szczęść Boże i Bóg zapłać za wysłuchanie. Pani Marzia, od dawna jesteście już za granicą? Od 40 kilku lat. Od 40 kilku lat, proszę. A jeśli chodzi o Radio tak. Maria, to od jak dawna? No nie słuchaliśmy od początku, dlatego że nie mieliśmy tych możliwości. Ale potem po trochu żeśmy zdobywali te różne, najpierw była satelita, potem były inne środki, a teraz jest przez komputer, patrzymy sobie. No i należymy do rodziny Radia Maria w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain. O proszę. Cieszymy się niezmiernie, że Pani się również dodzwoniła i to jest też niesamowite, prawda, taki pomost. Polska, tak. Stany Zjednoczone i łączy tak. Nas Radio Maria. Możemy się modlić wspólnie, tak. Tak, pewnie nigdy tak. Byśmy się nie usłyszeli, gdyby nie Radio Maria, tu na proszę pewno bardzo. Nie. Na pewno nie. I moja siostra nieustannie słucha w Polsce, także się łączymy duchowo. To jest takie, po prostu nie da się to powiedzieć słowami wszystkiego, ale będąc w rodzinie, to jest taka moc ducha i taka łaska, że tak powiem,
dialog, przekazywanie sobie miłości bez słowa. Tak, to tak. Pani Maria, a małżonek jak ma na imię? Józef. Pozdrawiamy serdecznie pana Józefa, proszę, to bardzo właśnie. Dziękuję. Jak to mężczyzna musi sprawdzić, zobaczyć, porównać. Tak, 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 on musiał wszystko sprawdzić. A teraz jak ktoś coś powie na Radio Maria, czy telewizję Trwam, albo na ojca Tadeusza, to mówi, weź posłuchaj najpierw, dopiero powiedz. Dobra. Także on jest takim najlepszym tym, że tak powiem, reklamą dla telewizji. I się nie boi się powiedzieć i odważnie wszystko wypowiada. I ma dobrą pamięć, także wszystko może zapamiętać i przekazać. To jest wielkie źródło dla nas. Źródło miłości, źródło wiary. No i oczywiście tej świadomości, co się dzieje w naszym kraju. To jest najważniejsze, bo wiemy, że za co się modlić, wiemy, co jest i jak, czego mamy się spodziewać. A mnie się wydaje, że modlitwa wspólna działa dużo więcej niż słowa, niż jakieś tam inne działanie. Bo Pan Bóg wtedy wchodzi w działanie. Panią Arię Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie Panią, pozdrawiamy całą Polonię rozsianą w jakże różnych stronach świata. Dziękuję, przekażę. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, pozdrawiamy serdecznie. My też pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. W liście do rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radio Maria pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je w miłości i prawdzie. Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru. Tak, gdyby babcia miała wąsy.